Witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień, kolejny wypad. I tak, moi drodzy, dzisiaj jedziemy na Pogorę Jedynkę, znowu tam na to miejsce. Ale zaczniemy sobie od tej plaży przy tych torach, tam koło tego UFA, tam gdzie chłopaki pokazywali, że tam ludzi dość dużo jest. Tylko że jest pewien problem. Co chwilę pada, co chwilę wieje, 40 km na godzinę wiatr, a mi jeszcze ten cholerny mikrofon nie przyszedł. Ma przyjść na dniach, mam nadzieję, że jutro przyjdzie, bo jutro też będę jechał do sapera i 4 dni mnie nie będzie. Także takie buty, dobra, zabieram się i po prostu jadę. Widzimy się na miejscu. No, moi drodzy, nie wygląda to zbyt dobrze. Chmurska są czarne jak cholera. Padał dzisiaj grad. No, ale jedziemy, przynajmniej sobie wejdziemy sobie tam na chwilę. Chociaż tam się już może przepogadza. Zresztą dojedziemy na miejsce, zobaczymy, jaka będzie pogoda. Najwyżej będzie przejażdżka. Trudno się mówi. No niestety, dojechałem na miejsce. No i widzicie, co jest. Grat. No nie za bardzo. Jeszcze coś widać. No. Jestem już na miejscu. Wygląda to okropnie, ale właśnie wleciał film, to sobie podpisuję na wasze komentarze i poczekam tu z jakieś 15-20 minut, bo po drugiej stronie, no obróć się, tam widać jakieś przebłyski. Natomiast no tutaj nie widać tych przebłysków, ale wiem, że ten front cały idzie stamtąd, więc może za 15 minut będzie tutaj całkiem fajnie, przejrzyście. Także no, odpisuję na wasze komentarze do dzisiejszego filmu. Dziś jest 5 marzec. Także czekamy. Opłacało się poczekać, będą wykopki, tylko niech ten deszcz już spadnie. Słońce wyszło, tam już przepiękne chmurki są niebieskie. Tylko będzie jeden problem. Tu widzicie już niebieskie chmurki. Tutaj jeszcze są nade mną szare, ale już za chwilę ich nie będzie. Ten deszcz sobie niech jeszcze spadnie. Może za chwilę będzie jakaś piękna ta tęcza, nie? Tak to powinno być chyba, nie? Tam powinna być gdzieś? Jest, wyszła tęcza, wielka jest. Tylko że jej stąd nie widać, bo jest za tymi. Tutaj ją widać już trochę, druga się robi. Double rainbow tak zwane jest. Tutaj widać jedną i tutaj drugą. Double rainbow! Double rainbow! Wyjdę i zobaczymy. No, trochę zmoknę. Ach, pogoda się piękna zrobiła. Dobra, ale schowam się jeszcze, bo jednak pada. No i moi drodzy, jest tak jak mówiłem, wieje okropnie. I ja sobie teraz muszę przestawić wykrywacz, bo mam go ustawionego na pole, bo ostatnio byłem na polu i ja sobie tu zmniejszę na sam początek czułość do 60 i teraz macie ogólnie te ustawienia na ekranie. Zaczynamy, moi drodzy, od grosza i ja już wiem, że tego tutaj będzie sporo. Także ja się na chwilę nie wyłączam, dam sobie tą kamerę niżej trochę. O, tylko że no sorry za wiatr. Sygnał 88. Będę się starał do wiatru być plecami. I tutaj też będzie grosz albo 5 groszy. 2 grosze. I tutaj jest sygnał na sygnale. Dobrze chłopaki mi podpowiedzieli. Dzięki.
68, może jakieś 20 groszy albo 50. No zapowiada się jeszcze konkretniejszy wypad jak ten poprzedni nad wodę. Uff! Ponoć lubicie to krzyczeć razem ze mną. Teraz zmieniłem filtr gruntu na szóstkę, a patrzcie jaki tu mam sygnał. 109, proste jak sztyl i albo srebro, albo aluminiowy kapsel. Prawdopodobnie to drugie. A, jakiś stopiony aluminium, kawał aluminium stopionego. Zobaczmy, 71. I mamy 50 groszy. O, dwa sygnały. Ustawiłem sobie filtr gruntu 8. On jest teraz, wykrywacz jest piekielnie płytki, ale słuchajcie tej prędkości. Zobaczmy. No kilka przedmiotów tu jest. Zobaczymy, co to za przedmioty. Tutaj jest nieciekawy przedmiot. A chyba dwa albo trzy wykopaliśmy. I zobaczmy, co to. Zawleczka. Wyłowiłem kilka łowików, trochę monet. I tutaj teraz bardzo fajny sygnał, 103. Zobaczmy razem, co to jest. Jest to... Dobra, coś małego, co przechodzi przez sitko. Dlatego robimy myk. Robimy myk. To mi się wydaje, że to nie jest to. Natomiast... Tutaj jest coś innego już. Jakaś monetka groszowa czy coś. 10-groszowa, przepraszam. Ale nas interesuje to. Tu będzie kapsel jakiś. To nie jest w ogóle ten sygnał. Ale kopnijmy to, no, kopnijmy tego kapsla. Chociaż tak do końca kapsel to chyba nie jest. Teraz wyszedł, moi drodzy, żeton pocztowy. Także od razu piszę, albo nawet mówię, pozdro dla Oli. Żeton A. Czas na przerwę i na chwilę pogadanki. Miejscówka jest, tak jak tutaj widać, wszędzie. Miejscówka jest po prostu jednym wielkim śmietnikiem. I tak, w związku z tym, że tutaj sobie ludzie palą ogniska, to wrzucają też tu puszki. I potem te puszki się topią. Przychodzi deszcz, zmywa te puszki stopione tutaj z tego klifku takiego małego i to wszystko ląduje w wodzie i jest pełno potopionych skrawków aluminium i między nimi są monety, są jeszcze kapsle, oczywiście zawleczki i inne pierdoły, ale to strasznie drażni wyciąganie tego aluminium. No tutaj co chwilę są takie po prostu ogniska małe i jak to zawsze jest na takich miejscówkach, się ludzie opiją i się bawią, prawda? No zawsze to tak wygląda. Nie wiem, czemu mi ta kamera tak powędrowała, nie pod słońce. No nic, ja jeszcze pochodzę, pobawię się i potem będę
jechał do brata do siedziby firmy Odyńce i przyszedł wykrywać dla mnie prawdopodobnie na testy ten, co ja chcę kupić. Także pooglądamy jeszcze później, ale zanim to nastąpi, wchodzę ponownie do wody. Moi drodzy, bardzo mocny sygnał. Osiemdziesiąt. A tam jest jeszcze coś. O, coś mi się to ta rękawica tak... Dwójeczka! Przykleiła. Dwójka, 95. 93. To grubo. Może znowu 2 złote. Co to, 5 groszy? Ja. 5. Moi drodzy, tutaj na samym brzegu. Głębokie 90. Dziewięćdziesiąt trzy. 5 groszy. Nie, coś innego. To będzie 2 ZIKO PRL 79. Moi drodzy, sprawdźmy. 97. 2 złote. Ołów, jaka kula. Jaka kula armatnia. A tak miałem powiedzieć, najpierw ołów, a nie 2 złote. Ale jest. Patrzcie teraz na ten wymysł wędkarski. To jest dopiero kawał ołowiu. No, homemade. I tu kolejny sygnał. 84. Być może też ołów. Ten ołów dawał 107 aż. Nie wiem, czemu tego nie kopałem na żywo. A tutaj mamy kolejny ołowik, no. Także ołów za ołowiem. Gdzie? Kopnięty chyba. Teraz tu jest ten drugi, 104. To może być srebro. Albo aluminiowy kapsel. O! Ale zjedzone aluminium, ale jest pierścionek, ludzie. Jest pierścionek. A tu jest ten drugi sygnał. Kawał też aluminium, albo ołowiu. Ja. Jest 50 groszy. 50. Pięćdziesiąt, 60. A tu 96. O, pierścionek. Z jakimś kamieniem. Ale mała pipiduwa. Nawet mi na tego palca nie wejdzie. Ale jest jakiś kamień różowy. Tylko że na miedzi. Miedziany niestety. Ale jest. Tu gdzieś coś było jeszcze. 96. 96, będzie coś fajnego. Jest moneta. 2 złote. Tak, kaczko. O, płynie ten, Monika. Płynie Monika, 2 złote. Pierścionek.
Co jeszcze tutaj będzie? Piękny ołów! Ołów jak na pozdro dla huciorzy. I tu koło ołowiu. Sygnał 61, 62, 66, tam skoczę. Grosz? Czy 10 groszy? A może 20? A może zawleczka? Muszę wam coś pokazać. Zalał mi się rutus. Leci z niego tutaj z baterii. No teraz już to całe wychlapałem, to nie będzie tego widać. O, tak zrobię, żeby słońce nie raziło. Ale cały ten case z bateriami jest mokry. I ja nie chcę zgubić ponownie tej blaszki. Włożę sobie ją tutaj gdzieś, albo tutaj niech będzie. O, żeby mi ona nie zginęła, bo mi już raz zginęła. Teraz już mi na pewno nie zginie. I ja już wiele razy miałem tak w rutusie, że mi się po prostu tutaj zalał ten case z bateriami. Natomiast po wysuszeniu nawet nie trzeba było wysuszyć, a on działa. Także może ten case z bateriami ma wodoodporny, chociaż przecieka, ale elektronika nie jest wodoodporna. O, widzieliście jak tam kapło. Mieszał z tym. Dobra, pogoda się zrobiła taka, normalnie jak w lato, tylko że już jest, bo ja wiem, z pół godziny do zachodu słońca, ja muszę jechać do brata i zobaczymy sobie jeszcze kruzera dzisiaj. Także ładuję się, rozbieram i idę. A tu szpetny pies szczeka. Ruf, ruf, ruf. Niedobry pies. Jestem już w siedzibie firmy. I tutaj patrzcie, się gołąb będzie pakował. Już siedzi w kartonie. Bydle jedne. I zaraz będzie lecieć. Tutaj już wykrywacze. I niestety nie przyszedł mi na razie multik. Może przyjdzie w czwartek, ale w czwartek mnie nie będzie. Więc dopiero no, za 2 tygodnie się pojawią jakieś filmy z tym multikiem, o ile dojdzie. No na tą chwilę muszę pakować paczki. Patrzcie, gołąby, gołąby. Gołąby. No? Te są trochę większe. No ten już się wysyła. Jestem już w domu. Załatwiłem tam sprawy związane z wysyłkami i tak dalej, i tak dalej. Gołębie poleciały. Byłem jeszcze potem z bratem, bo kupił Uno za 700. No i niestety po 9 dniach nie chciało odpalić. Musiałem je pchać przez Słoneczną tam w Katowicach. Kto mieszka bądź bywa tutaj, to wie, gdzie jest Słoneczna. Pod górkę musiałem je pchać, ale na szczęście się uruchomiło i brat pojechał do domu. A ja teraz jestem już 2 dnia tutaj. Rozłożyłem cały ten sprzęciur i patrzymy, bo przyszedł czas na podsumowanie. Podsumowanie wygląda następująco. Wpadły 4 pierścionki. Tego wam nie pokazywałem z tego względu, że to jest takie miedziane dziadostwo, że no uwagi, na uwagę nie zasługuje. Wpadły 4 PRL-ki. Wpadło na oko coś koło 8 zł. Miejscówka jest naprawdę do zrobienia, tym bardziej, że tam trzeba wejść po prostu na głębszą wodę, bo tego będzie tam znacznie więcej, naprawdę. Z brzegu pełno łowiu, z tego względu, że tam są tabliczki dla wędkarzy, że w tym dniu odbędą się jakieś tam zawody wędkarskie. No ale o łowiu słyszeliście zresztą przed jakąś chwilą tam moje ryczenie pewnie. Było sporo, no i widzicie go zresztą teraz. Ponadto wpadły jakieś takie pierdołki. No, w tym wypadzie nic konkretnego nie wpadło. Ostatnio przynajmniej ten fajny pierścionek taki wpadł z nierdzewki, czy tam z stali chirurgicznej, jak to nazwaliście. I ja teraz, moi drodzy, tak. Przygotowywuję się na jutrzejszy wyjazd o 8 rano, 7.30 wstaję, jadę do sapera i 4 dni mnie nie będzie tutaj w Katowicach. Tam pozwiedzamy sobie troszeczkę kraju i porobimy jakieś ciekawe rzeczy. Być może się uda jakiś wypad na meteoryty zrobić, ale to poczekamy, zobaczymy. Z mojej strony to już wszystko. Jak się podobało, zostawić pierdoły. Jak chcecie jakieś porady odnośnie wykrywacza, pisać na znalezione w wodzie małpainteria.pl. I tyle. Z mojej strony to już wszystko. Cześć!